Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu łazienki? Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić kabinę prysznicową, jaką wybieracie. Czy chcecie mieć drzwi przesuwne, tak jak jest tutaj? Czy chcecie mieć drzwi otwierane, czy walk-in? Tak naprawdę dużo zależy od tego, jak szeroka jest wnęka, i w niektórych przypadkach nie zrobimy po prostu takich drzwi przesuwnych jak tutaj, tylko będziemy mieli tej przestrzeni dużo, dużo mniej. A w przypadku walk-ina, który zaraz pokażę, może być tak, że woda będzie się rozchlapywać po łazience i od strony drzwi wejściowych, czyli w tym tutaj miejscu, może dojść do tego, że jeżeli nie będzie położony dobrze silikon, że woda się dostanie po prostu poprzez jakieś mikrouderzenia przy sprzątaniu i nam cała ościeżnica spuchnie i trzeba będzie ją wymieniać na nową. Lepsza jest sytuacja taka jak tutaj, gdzie walk-in kończy się gdzieś tutaj za ścianą, jest daleko od drzwi, czyli nie mamy tego problemu. Przy walk-inach otwartych woda też się troszeczkę może rozchlapywać, więc zwróćcie uwagę, żeby w tej strefie naprzeciwko nie znajdowała się umywalka z szafką, która nie jest wykonana z materiału wodoodpornego, która będzie narażona na wilgoć. I kolejną ważną rzeczą jest też odległość pomiędzy miską ustępową a umywalką, szczególnie w małych łazienkach. Sprawdźcie tą odległość, żeby się nie okazało, że jeżeli będziecie siedzieć na misce toaletowej, to będziecie uderzać kolanami w umywalkę, tak żeby ta odległość była większa. No i to na to musicie, słuchajcie, zwrócić uwagę. Jeżeli chcecie zobaczyć inne takie tipy, dajcie znać w komentarzu, przygotuję kolejne filmy.